Zaczynamy dzisiaj od starej cegielni. Niestety na wejściu jest troszkę syfu i troszkę boję się pod tymi bustakami przechodzić. Ale w środku już wygląda całkiem fajnie. Nie skradzone jeszcze tory. Ale są bardzo ciekawe, tak mi trochę kusi, żeby tam wejść. No daleko nie spadnę. Na końcu są jakieś deski. Bardziej się boję, że coś mi na głowę spadnie. A to najwyżej zaraz zamontujemy kask. Całkiem ciekawe, nie? O, Filipek wszedł. Czyli ja też mogę. Co tam jest? Ściana? A duży? Czyli nic specjalnego. Dobra, wiecie co? Proponuję jeszcze pójść tam. Albo dobra, tam gdzie ty idziesz. Na końcu zobaczymy sobie tamto. W końcu mamy coś ciekawego. Tylko trzeba uważać na główkę. Żeby nic nawet nie spadło. Tutaj. Ustalam, że jest wózek, na którym cegły szły do pieca albo gdzieś indziej, w sumie nie wiem, nie znam się na tym. Jest takim. Całkiem ładnie to wygląda. Jest takie ładnie zachowane. Uwaga panowie na nogi. Nie wybali nic. Jest fajnie. Ta góra mnie kusi, ale te schody drewniane chyba nie są dosyć bezpieczne. Na pewno jeszcze zobaczymy, czy coś na dole ciekawego jest. Ale zaraz. Znalazłem kolejne fajne urządzenie. Nie do końca wiem, co to mogło być, ale coś tutaj miliło. Może kruszyło jakieś kukury. No to jest takim fajnie ze środka. Wystraszyłeś mnie, wiesz? Jeszcze zachował się smar. No w mojej pracy bardzo lubimy wszystko smarować, jak jest nasmarowane przy 40 lat. Ale to chyba jest za mało nasmarowane. Chodzimy tutaj. O pomieszczenie socjalne. Chłopaki chodzą na górze. Mam nadzieję, że nic na głowę nie zrzucą, ale sufit wygląda całkiem porządnie. Jak widać. Ktoś tu idzie. Dzień dobry. To był Filipek. Tutaj obstawiam, że był kibelek. Tak, to był kibelek. Sądzę po tej desce. Filipku, czy coś ciekawego tu znalazłeś? Sporując coś? Dokumenty? I co, Filipku, coś ciekawego znalazłeś? Rozpiska, ile zarabiali na każdej partii. O, pokażmy to. 1960. Nie wiadomo, który. Czyli stary. 68. Cegielnia Somolino. No to już nie wiadomo. Znaleźliśmy wirnik. Wentylację. Prosić, Mafiu? Tu stał kiedyś silnik, który napędzało wirnik. Ciekawe, czy sam wirnik się ostał. O, tutaj można wpaść, to ładnie. Dużo buteleczek tam jest. Oj, dużo buteleczek. I woda, więc tam nie chcemy wejść, ani wpaść, tym bardziej. Musimy to bezpiecznie ominąć. Tak? Jestem ciekaw samego wirnika. Zobaczymy pierwszego sobie tędy.
z kimś wentyla. Więc za bardzo nie widać. Co się stało? Nie odpowiem, coś jest. Zobaczmy. Idziemy dalej. Poczekaj, dobra, już tu byli. Na górze. Piersi. Tam jest ciekawe wejście, ale tam chyba tam nie wejdę. Nie wiem, czy byłoby do końca bezpieczne, czy sobie wygląda całkiem sprawnie. No, teraz zobaczymy. Czyli znajdziemy w wejście. Dobra. Szlokiem byłoby choć, żeby nie było widać z drogi. O, pada. No, się udało fajnie. Już tu weszliśmy. Nic. Te drzwi wyglądają na straszne drzwi, ale broda tam będzie. Na razie pomieszczenia socjalne. Tak myślałem, że to wlezisz. Oła. Zajrzymy tu, gdzie Filipek wlazł. Co ciekawego jest. A są ładne widoki? Tutaj. No dobra, to też tu. Jeżeli podstawowe konstrukcji możemy sobie wejść spokojnie. Oła. Nie rozwalimy sobie głupiego ryja. O, tu chciałem wleźć, ale... Dobra, zaraz zobaczymy. To jest trochę ślisko. A nie chciałbym stąd spaść. W drugą stronę. W sensie pod tą. A tutaj jeszcze czekaj, tutaj też jest spoko. Sam nie powinno się spaść. A tu chciałem wejść. No zaraz tam wejdziemy. To jest fajne wyjście. Na bajerki. Ale myślę, że mechanik to powiedział, to nie jest mądry pomysł, żeby tam wchodzić. Tak, tutaj jest takie dosyć fajne miejsce, ale nie chcemy być za bardzo zauważeni tutaj. Jest komin. Spróbujemy zrobić tak, żebyście widzieli. Dobra, nie sądzę, włączę telefon. Żebyście zobaczyli, co tutaj jest ciekawego. Nie wiem, czy coś widać, ale może... No fajnie, chciałbym tam wejść. Jakaś studnica? Nie, to pewnie były tam wciągarki takie, które wciągały wózki, które potem szły, o, szły tam na zewnątrz. Taka jest moja teoria. Oczywiście podoba mi się to miejsce i muszę tu wleźć. Dlatego Filipku, potrzymasz mi kamerę? Chodzicie jak po schodach. Tak? No. Stop. Zobaczymy, czy spadnie. Tyk. Hej, tylko. Się wydaje. Ta blacha jest taka. No właśnie, ja się starałem stąpać po tym, jak masz tą belkę. Jakoś mi tu proszę podaj, to nie wiem jeszcze jak. To następna belka jest mniej więcej też krok taki sam jak tutaj, jak teraz rozwarte nogi. U nas tylko podzeniała ta blacha, nie? No właśnie wiem. Trzymam. O. To jest bardzo biała blacha. U góry nie wiem co to jest, ale jest ładne. Spoko. I sięgniesz teraz normalnie nogą. Mam na sobie puszczony tył. Rozniczy. Co? Mam rozniczy.
Ładna przekładnia zabawa. To jest ładna przekładnia zębata, nie wiem, czy coś widać, ale to jest ładne. Ciekawe, czy były łożyska QJ. Janek by się ucieszył. Pozdrawiam. No dobra. Teraz inne ciekawe miejsce, które nie wiem, czym jest, ale jest całkiem ciekawe. Jak to wygląda. Boom. Tu zaraz wejdziemy do grobowca. A to zaraz. Uuu, ładne. Znaleźliśmy coś ładnego. Uuu, tylko trochę strach z tymi deskami. Wiecie co, ja sobie założę kask. Zabierzesz mi kask? Jak mi już pisać na ten głupi ryj, to przynajmniej w kask. Dobrze. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Dach jednak jest trochę... nie wygląda najlepszy. Nie chcemy sobie rozwalić chlebka. Wygląda ładnie, nie mam pojęcia co to jest. Nie chcę wymyślać. Ale jest fajne. I nikt tego jeszcze nie ukradł, to się dziwię. A to był chyba piec, tak mi się wydaje. Tak wygląda przynajmniej. Zaświecimy sobie do środka. Na czerwono świecić. Kurwa, nie da. A, to był piec. Dobra, zobaczmy dalej co jest. Piec dalej. Ciekawego, nie ma wszystko. Basenik dla niegrzecznych dzieci. Ciekawsze tam rzeczy są tam. I zaraz tam pójdziemy, w jakiejś studnie. No chyba ciekawego nie znajdziemy. Stara skrzynka po kablach. Ciśniemy guziczek. Nie działa. Tata panu tak spierdolił. Czy ty tu prowadziły te wszystkie? Te wszystkie szyny. Teraz tu nie wejdziemy, bo jest syf. Nie wiem, co będzie widać. Ale całkiem ładny syf. Idźmy dalej. Nie wiem, co to jest. Wygląda jakby coś tego było sypywane, jakieś kruszywo, czy coś podobnego. Nie boję po tym przejściu, ale... to jest interesujące. Na pewno był piec. Ma komin, tam góry. Jest dosyć duże. W środku, pewnie się tu jest żużel. Ło, jest nawet kask. Ciekawe co, czy tu znajdziemy. Chodźmy kamerą. Skrzywię obraz troszkę na potrzeby tego, żebym to sprawie widział. No, ale myślę, że już kask zostanie. O, to pewnie służyło do nagrzania. Muszę nie widać tego. To pewnie służyło do nagrzania tego pieca. Czy nie wiem, w jaki sposób to było nagrzewane przed tymi rurami. Ale już ono nie czuje. No ciekawe. Kapu. Wrócimy dalej. Na górę. Ciekawe, wysoko da się wejść, żeby nie spaść. Żeby te schody są w miarę wytrzymałe. Przekonuje mnie ta blacha. Też nie, to jest całkiem mocne. Marnie przekonuje mnie blachy tutaj. Myślę, że na razie mogę schować latarkę. Dzień dobry. Tam jest Mefiu. Mefiu, przywitaj się. Dzień dobry. O, bardzo kulturalny. Tak? No. Co złego może się stać?
Jeszcze raz? No kask, czy to wiesz, nie jest jakaś zajebista frona, ale... Ale na pewno lepiej, żeby spadł o coś na kask niż na mój głupi ryj. O, tu mamy kolejny wentylatorek. To widnik. Gdzie tam dalej? Daleko nie wejdziemy, ale jestem ciekaw tam, co jest najbardziej mnie ciekawi. Tylko trochę się boję po schodach iść, ale nie powinienem spaść. Znaczy nie powinien się zarwać podobnie. Wejdziemy powoli. Samo chodzenie jest nudne, ale nagrywam, bo może się spierdolę, że będzie materiał fajny. Trochę solidnie. Silnik, suwnica. Nie wiem, czy silnik jest, czy nie. Jednak już doszło mi się obchodzić z zewnątrz. Boję się stąpać po tej blaszce, bo on tak niepewnie wygląda. A tutaj już cało, gdzie się to wytoczyło. I wchodzimy na grobowce. Moja latarka jest słaba. Ło, fajnie to jest. Jakbyśmy szli w kanale. Dobra, chodź po Miosiu. Będziesz mi świecił. Niestety jest trochę syfu. Już kanały są fajne. Puszczą nas jeszcze kanały z zewnątrz. O, tu jest jakiś kanał. A to pewnie jest syp. Jak to działało? Nie wiem. Ale syf jest niestety, jak się odkurza, czy to jest zamknięte, jakby. No. Nie wiem, czy jestem dalej iść ten syf. Tam jest. Nie ma? Tam jest, to dookoła idzie. Aha. I to są... No nie, to wyjdźmy sobie. To wyjście. Ważne, że fajnie wygląda. Cię przechodzę cały ten. Aha, no to dobrze. A samochód tu idzie. Dobrze. A wszystkie ciekawe rzeczy obejrzeliśmy. Cegielnia już zwiedzona. Teraz idziemy sobie dalej. A chuj przygodę.